Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj taka seria jak zawsze z moich bitew, ale nazwę ją po prostu ta bitwa powinna być w TV Royal, jakoś to tam nazwę. Zobaczymy jak to będzie. Od niedawna właśnie testuję dla Was nowy deck, o który dosyć często prosicie, żeby coś z Golcem nagrać. No i powiem Wam szczerze, że nawet są pewne sukcesy w testowaniu tego decku. Szerzej cały ten deck wszystko omówię w jakimś tam podsumowaniu za jakiś czas, jak się nauczę tym deckiem grać. I wszystko Wam pokażę mniej więcej jak grać, ponieważ staram się znaleźć taki deck, żeby był w miarę przystępny dla każdego. Na razie mam taki jeden deck, którym sobie pogrywam. I ostatnio byłem na poniżej 3000 stołu, byłem nawet poniżej prawie blisko 3000 pucharków, a udało mi się tym deckiem, jak widzicie, już dojść do 3405. Ale nie o tym miałem mówić. Wczoraj wieczorem, już po pracy, odbyłem bardzo ciekawą walkę. Aż byłem w szoku, co tam się działo i według mnie ta walka powinna być w TV Royal. No nie chcę tam trafić na upartego, ale po prostu no naprawdę sami zobaczcie, zaraz ocenicie. A poza tym ten odcinek też troszeczkę puszczę w innej rozdzielczości, żebyście mogli mieć większy obraz pola bitwy, tak jak prosiliście, żeby troszeczkę spróbować coś poeksperymentować, żeby bitwy były większe. Więc dajcie znać w komentarzach, jak to wszystko wygląda. Ja za chwilę się przełączę na bitwę, będziecie mieli troszeczkę większą rozdzielczość, po prostu utnę górę, nie będzie widać deku kart przeciwnika, a będzie troszeczkę większe pole do walki, pole do oglądania. Zobaczymy jak to wyjdzie, jest to taki odcinek eksperymentalny, więc piszcie wszystko w komentarzach, jak to wyszło, a my lecimy już do walki. No i jesteśmy już w walce. Mój przeciwnik, który akurat nie widzicie, ale nazywa się Queen. Wow, Queen, dobra, no ale zobaczymy. To jest taki eksperymentalny. Na początku właśnie tym deckiem standardowo też zaczynam od kolektora. I czekam teraz na eliksir na ruch przeciwnika, co się wydarzy. I już lecę Golcem. No, on puścił barbarzyńców, na moje szczęście ich rozdzielił. No, tutaj ma rakietę, więc już sobie pomyślałem, będzie ciekawie. Zniszczył mi kolektor, ale na szczęście wiedźmę jeszcze czekałem, żeby wypuścić. I zobaczcie, wiedźma tutaj już sobie idzie, z lewej strony gobliny też już mi pomogły. Właśnie wiedźma i golec według mnie to są, jest bardzo dobre zestawienie, więc dlatego tego używam, ale wszystko Wam omówię w odcinku podsumowującym ten deck. No tutaj hordę wypuścił Ice Wizarda, troszeczkę mnie to poobijało, ale tam już też wieża doszła do 1000 HP, więc nieźle. No ale jak widzicie, on tutaj już też idzie Giantem, Wizardem. Ja za chwilę po prostu będę musiał się z tego wybronić. Walka na razie przebiega, powiedzmy, spokojnie. No ale tutaj ta wieża mi zaraz padnie. Tutaj się jeszcze wiedźmą próbuję wybronić z tego chociaż Wizarda. Gobliny mi tu dokończą Gianta, ale pojawiła się mini peka. No ale udaje mi się właśnie, jak widzicie, wybronić z tego. No i on prowadzi 1 do 0. Została minuta 24. Tu leci goblinami. Jestem przygotowany już właśnie. Idzie ta princesa. Tutaj troszeczkę porozbijać to. Ice Wizard spowalnia tego Gianta. Się nie spodziewałem tego Gianta tutaj z środku w zasadzie. No ale to jest już druga moja wieża mocno poobijana. Jeszcze Giant zada dwa ciosy. Nie, jeden cios zadał. No i mamy ostatnią minutę. Czas przyspieszony. Dla deku z golcem to jest najlepszy czas do ataku. Ale zobaczcie, cały czas nie daje mi po prostu oddechu. Tutaj się muszę bronić. Idzie Wizard. Te gobliny troszeczkę tego mini pekę obiły. Idzie już mój golec, moja wiedźma. On teraz rakietę puszcza. Na moje szczęście, zobaczcie, troszeczkę przestrzelił ją, spóźnił. I nie ucierpiały moje karty. Właśnie wiedźma nic nie ucierpała. I zobaczcie, i tutaj już po prostu przypuszczam potężny atak. Tutaj tego Gianta szybko rozwalę. Wizard zajął się go... ale tutaj jeszcze barbarzyńcy, ale już zobaczcie, rozbijane wszystko. Tutaj horda, ale dwa strzały princes i już zobaczcie, wieża padła. Tu z prawej strony postanowiłem iść na drugą wieżę, mówię chociaż na drugą wieżę, żeby był remis, bo spodziewałem się, że będzie miał rakietę.
No i zobaczcie, puścił rakietę i już mówię, przegrałem. Ale patrzcie, ostatnia sekunda i wygrana. No po prostu pierwszy raz taką miałem waleczkę, że po prostu był taki szybki comeback. No ostatnia minuta, po prostu no... Jak dla mnie była walka rewelka. Nie wiem, sami ocencie, dajcie lajka, dajcie komentarz, co o tym sądzicie. I co wam się, jak wam się podobał taki troszeczkę rozszerzony ekran z uciętą górą, troszeczkę większe pole walki widoczne. No dobra, widzimy się w następnych odcinkach już niebawem. Do usłyszenia.